Cześć, witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w nowym vlogu. Nowy, środa, już tydzień przedświąteczny, więc tak naprawdę lecę do szkoły za moment, ale jeszcze na pocztę wysłać resztki soli i złożyć reklamację. Idę odśnieżać auto, bo, znaczy odśnieżać, odmrażać, bo jest minus 10, więc mam nadzieję, że odpali. Także zabieram Was ze sobą. Wyruszałam spod poczty, dlatego że załatwiałam jedną reklamację waszych przesyłek, wysłałam jeszcze solne niedobitki. Dowiedziałam się, że jak się wysyła powyżej 10 poleconych, to ma już książkę adresową. Całe życie się człowiek uczy. Chciałam powiedzieć, dobra, ściszyłam trochę ten wiatrek, żebyście mnie słyszeli. Także tak, no musiałam wcześniej wstać, bo to na poczcie 1000 okienek, to wiecie jak to wygląda. Teraz jadę do szkoły. Za moment zobaczymy, czy są już fajne dekoracje. Pewnie będą próby jasełek, bo jasełka są jutro. I taki przedświąteczny nastrój, bo to już ostatni tydzień przed świętami. To jest cudnie, nawet w szkole. Nie, ja lubię szkołę. Kiedy mam do niej iść, to nie lubię, bo mam wrażenie, że mi 1000 rzeczy więcej bym zrobiła, gdybym nie musiała wyjść, wyjechać. Ale z drugiej strony jest to dla mnie bardzo duża odskocznia. Także lubię, ale jestem dziwadłem. Dokładnie tak. Dobra, to zobaczymy się w szkole, kochani. Pa, pa. Z krzaty wyrosły. Proszę bardzo. Jeden, drugi. Dwa. Hej, powiem Wam, moi kochani, że wróciłam trochę wykończona do domu. Nie bardzo się przespałam. Nie. A ruszam teraz. Przebrałam się w białe. Mam taką podkoszulkę czarną na ramionczka, ale biały sweterek i przebrałam się na Wigilię pracową, na którą się bardzo cieszę, bo dawno na Wigilii pracowej nie byłam, także bardzo fajnie, bardzo mnie to raduje. Od 17 jest, więc za godzinkę już się ciemno zrobiło, jestem w takiej mocnej lampie, słuchajcie, mnie razi po prostu, ale ciemno się już zrobiło. Chcę Wam jeszcze nagrać, bo dostałam kilka rzeczy, więc będę nagrywała. No i zbieram się właśnie na tę Wigilię. Patrzę, ten aparat wszystkie czerwone tony wyłapuje. Naprawdę.
Ale to nic, ale i tak fajnie nagrywa. No, a ja trochę taka umęczona. Jutro też mam zabiegany dzień, muszę o 7 rano coś załatwić, ale damy radę, jeszcze muszę trochę się umalować, bo też nie bardzo jestem umalowana. Chciałabym tak fajnie wyglądać i zobaczymy, co tam na tej Wigilii będzie. Może uda się coś pokazać, jeżeli nie, no to wiadomo, nie będę nikomu obiektywem po oczach świecić. No, zobaczymy. A ja mam, słuchajcie, całe pudło dobroci. Tutaj kartka do mnie, ale przyszły kartki na konkurs i tutaj mała 8-letnia Weronika zrobiła. Proszę bardzo. Anielski koszyk, bo biały. Proszę bardzo. I wszystko jasne. O, runa na miłość. Też wszystko jasne. Proszę bardzo. Trochę się odwrotnie otwiera, ale nie, dobrze się otwiera, przepraszam. Dla wróżki Joanny Wiśniewskiej. Jak było, nie było dla mnie. Druga kartka. Już przez osobę starszą robiona. Ale zobaczcie, z talerzyka. Bardzo fajna sprawa. Bardzo mi się podoba. Czy też przez małą. A tu runy na drewnie. Runy. Żywioły na drewnie. Aha, czyli tu jest tak zaklejone, co by się trzymał. No, to taka fajna. Błogosławieństwo na 2019 rok. Północ, południe, wschód, zachód. Wszystko się zgadza. Dobra. Dostałam jeszcze taką śliczną bombkę. A czy to i tak będzie u mnie, przypuszczam, wisiało. Niekoniecznie jako bombka, ale ja sobie ją teraz powieszę na choinkę. I chyba było jedno skrzydełko, czy były dwa? Ej, mogły być dwa, słuchajcie. To ja muszę jeszcze w kopertę zajrzeć. Dokładnie tak zrobię. Dobrze, że jeszcze nie wyrzuciłam. No to przykleję po prostu. O. Takie tam. Bardzo dziarski ołówek jednorożcowy. Fajny. Tu są kolejne koperty do, no wiecie, na konkurs. Mamy Mikołajka Gwiazdora. Czekolady Milki, Sweet Winter z orzeszkami i jeszcze jedna chyba z karmelem. Tu są podgrzewaczyki. O, te ściereczki były zawinięte, ale też fajne. Zezwol tekstu, krąpry, 3 sztuk ściereczek kuchennych. Takie bardzo są świąteczne. Piękna taka świąteczna taśma dekoracyjna. Naprawdę ładna. Złota świeca. Złote pieniążki. Tu mamy całą bandę cynamonu na bogactwo. I bardzo urocze świeczuszki. Bałwanek i choineczka. To są takie LED-owe gwiazdki. Bardzo ładne. Bardzo mnie zauroczyło unicornowe lusterko. Wiecie. O. Super. Bardzo mi się podoba. I AA. To niby jest krem, tak? Nie, podkład kryjąco-dotleniający. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Jeszcze nie widziałam. A oprócz tego jeszcze mamy taką cynamonowo pachnącą dekorację From Nature. Proszę bardzo. Takie rzeczy tylko w erze. Jakoś to poukładam, żeby to ręce i nogi miało za chwilkę.